Co jest? Na 8 przejść wypadek. A gdzie? A w którą stronę? Chuj wie. No gdzieś w połowie tutaj, z początku. Tak koło McDonalda na Sysnowcy, jakoś tak przed Mercedesem. Dobra. Co dalej? Ile czasu straty? Pisze niby 24 minuty do tego. No to dużo. Nie, plus 5 minut jest. Jedziemy. Nie ma co kombinować, mi się wydaje. To normalnie. Chyba tak. Chyba że normalnie tak jak jechać na te, na Milowice i tam zjechać. Czyli górą. No. No jak się to jechało, bo nie pamiętam. Tu normalnie na piaski tak jakby. Tymi tyłami koło cmentarza tam. I w sumie możemy jechać przez Dąbrówkę. I no nie wiadomo jak tam to będzie wyglądało to też. Tak samo, nie? No to normalnie, tak jak na Milowice, zaraz na Dąbrówkę w prawo, to w lewo na Milowice. I tam wyjedziemy za Mercedesem bodajże już, nie? I na tych światłach tam w dół normalnie zjedziemy. No tam pod Mockiem i wyjedziemy na górę przed Ikeą. No, możemy tak jechać. To prowadź. No, więc jak zawsze na 8-6 problemy, ale co zrobić? Opracowaliśmy plan strategiczny i w ogóle, więc można działać. Oczywiście zaś pozastawiane wszystko, bo tak stawałem jak święte krowy. Normalnie ciężko im jest auta poprzestawiać tak, żeby szło przejechać. To trzeba tu kurde stać i stać i stać. Dobra, wracając do tematu. Mamy... Środa? Środa. Jest środa. Mam 85 punktów, czyli jakieś 30 mniej niż wczoraj, więc jest dużo mniej. Czas w miarę 8:25. Dobra, to tak leca. Zobaczymy co będzie. Na razie i tak tu stajemy. Jedziemy na ten rejonik, zrobić go jak najszybciej do domu. Życzę wam, żeby wam fajnie ten dzień szedł. Pewnie i tak dopiero to jutrzejsze, żeby dzień wam fajnie szedł. Bo to już będzie czwartek, prawie że weekend. I widzimy się na Rydułtowach. No i to jo. Kurde. Śmigam sobie już po tych Rydułtowach. Póki co idzie robota bardzo fajnie. Cieszę się. Około 11 dopiero chyba wiada ci się na Czernica. Ale to i tak dużo lepiej niż wczoraj. Pogoda się coś, kurde, chyba będzie padać deszcz, coś mi się wydaje. Albo coś w ten deseń. I co? Ale jest ciepło, 13 stopni, a mamy połowa grudnia. Masakra normalnie. Nie żebym był niezadowolony, ale... Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam przesyłkę na Orłowiec. Tak? A jaki numer Orłowca? Powiem pani szczerze, że to będzie prawdopodobnie coś koło 14 po 14. Dobrze, to super. Okej, okay, dobrze, dobrze, to ja będę w domu. Okej, okay, to tak będę. Dzięki ślicznie. Ja również dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Brawo. No. I na czym skończyłem? Ale jest ciepło w połowie grudnia. Zajebiście fajnie się robi. Jest lekki wiaterek, ale taki ciepły. Ale nie będę wam gadał o pogodzie. Jadę sobie teraz na Piecowsko. Albo zrobię sobie Raciborsko. Zaraz sobie lukna. Dobra, zrobię sobie Piecowsko, potem tu Raciborsko, te dwa bloki i się musiało wyjstać. Tak to zrobię. Pierwsze zrobię, tu to zjada se w dół i w ogóle. Dobra, robota idzie spoko na razie. Cieszę się bardzo, niż tak jak wczoraj. Fajnie to wygląda i tyle.
Dzień dobry, ktoś dzwonił do mnie? Kurier, tak? Tak. Wie pan co, ja dzwoniłam, rano żeśmy otrzymali SMS-a, tak. Że pan tutaj będzie przesyłką pobraniową, to za 890 zł na ulicy Gajowej, z godziną 10, a na to dojedzie pan jeszcze, tak? Tak, tak, dojadę, ja tu teraz na Czernicy jestem i jak skończę Czernicę, to aha, bezpośrednio do was jadę, więc myślę pół godziny do 40 minut powinienem być. Dobrze, super, to czekamy. Fajnie, okay. Dobrze, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Niecierpliwi ludzie. No ale dobra, mają prawo dzwonić, niech dzwonią, to mnie cieszy. Wolę jak zadzwonią, powiedzą co i jak, gdzie jestem, więc każdy jest potem zadowolony. Bez żadnych tam ekscesów. Dobra, walcza dalej na tej Czernicy. Jest tego klienta. A! Chodź! Leć! I tak się bawia z psem. I no paczka idzie zanieść, bo go nie ma. No co? No co? No chodź, daj. Daj tą piła. 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 I... No i tak za piesek to. Dasz piłę? Daj piłę. Daj. Dawaj. Dawaj. No chodź. Siadaj, siad. Siad? No ładny jesteś. No daj piłę. Ostatni raz rzucam i uciekam. Mam co robić. I tak się bawię właśnie z psem. To jest fajny piesek. No chodź, rzucę jeszcze raz. Chodź. No chodź. No chodź. No chodź. No. Dasz piłę? Halo. No jak ci mam dać piłę? No idź, idź po piłę. No, dasz piłkę czy nie? Bojda. No, daj. No. No. Dobra. No co? No ale jak mi tak nisko... Dawaj. Dawaj. Ja, mam kupa czasu, bawia się z psem, kurde. Ale fajna psina. Dobra, czasem ręce poprzecierać. Teraz całe psem pachną. Fajny piesiek, a się oszczędziła. I ma pełno takich malutkich piesków. Ale to mnie pokorza, bo one są w piwnicy. No ale nie ma właściciela właśnie. No kozą paczka zostawić na schodach. No tak patrzysz smutnie, jakby się z tą bawił durś. Ale kurde, robota czeko, niestety. Piesek, robota czeko. Dobra, walcza dali na tej Czernicy i potem na Rydułtowy. Można doręczać paczuszki. Takie rzeczy. Siemo, jak siemo napiwki. Więc se pojem fryteczków. W ogóle zrobię wam trochę smaka. No i tyle. Jestem już na Redutowach, jest 12. Nawet za 5. Zawróć w lewo. Powiedzmy, że plan minimum. Zostawię. Dobra, są my znowu na plebiscytowej, tak wczoraj. Zlecam z paczką. Płatna. Naszych dzisiaj dużo nie było płatnych, więc nie ma źle. Ha, tu chyba jest albo kwota ucięto, albo i nie. Zaraz.
się okaże. Ja mam telefon firmowy. Zaraz zobaczymy. Nie. Nie tak jak ma być. Nie ma. Źle. 13. On też będzie idzie. Nie wiem, czy tam wczoraj też nie był. Ale zobaczymy. Mam dość oklapek z sił. No dobra, lecemy na te trzecie piętro. Jak ktoś będzie. Coś mi tam pani chyba dzwoniła, że nie wie, czy o tej godzinie będzie w domu. Zaraz się okaże. Kurier! Już? No i więc spoko. Idziemy do góry. Taki ciepło. Wisiądzie. Jeden punkt na plebiscytowej. Teraz szpitalno. Nie ma byle. Lecimy. Na szpitalną, tam kurde też karma. Na trzecie czy czwarte piętro. Więc to mi się nie podobało. Plus taki, że opłacone. I to lubię. Dzisiaj na szczęście tak go jak mało pobrań. Więc śmigamy dalej. Także te klucze do. Dobra. Dobra, i tak tu nic nowego wam nie powiem. Więc nie ma sensu tego kręcić. Ha, był jak z tą karmą, nikogo nie było w domu, ale sąsiadka poprosiła, żeby dać do sąsiadki. Więc dołek i dostałek. No niewiele od tej sąsiadki. Wiecie, taka choina. Kurde. O, gwiazdka. Choina, czym ja tak, bo jeszcze ciepłe. Cieplutkie, jak nie wiem, takie dwa ciacha, że chcę dostał. Niby nic takiego, ale kurde cieszy. Takie pierdoły właśnie cieszą. Więc ktoś tam docenił, kurde, powiedzmy ta robota. Nawet takim ciastkiem niby. Ale to jest bardzo dużo. Niektórzy to nawet ci nie powiedzą dzień dobry, ani do widzenia. Takich klientów też nie brakuje. Denerwuje mnie to. Jakby było ciężko buzia otworzyć. Ale dobra, dostaję ciacha. Bedajot, bedajot. Albo mi na smaka zrobię, nie? Pię frytki jod, a teraz będzie jod, kurde, ciacha. Pewnie będą dobre. Dobra. Jak było widać, trochę tego cofania było. Ale jeszcze takie ciężkie dwie wielkie paczki. Ale dobrze, że tu są domki jednorodzinne. No ale czasami tu jest tak ciasno, że trzeba korygować. Ale tak, żeście to zobaczyli na przyspieszeniu. Tak, by te filmy, kurde, trwały po 40 minut chyba. To musiał. Bez sensu, aby tyle to trwało. Kto by to oglądał? I tak są za długie, tak średnio to ludzie chcą oglądać, ale dobra. Nawet fajnie się cieszę, bo tych subskrypcji trochę przybyło. Bardzo mi się to podoba. Za niedługo będzie ten konkurs, co już tam o nim wspomniałem. No nie mam kiedy nagrać tak kurde stricte tego odcinka. Ja bo codziennie nagrywam z dnia teraźniejszego, że tak powiem, wszystko. Więc tak to wygląda, a nie inaczej. Ale może w weekend coś wpadnie, ale nie wiem, czy będę miał czas ten weekend, bo pojada jeszcze w piątek albo w sobotę, pojada po modo, ewentualnie niedziela do Wrocławia. Najlepiej by było w piątek, ale po robocie jedź, kurde, tu człowiek wykamany, jedź tam ponad 200 km w jedna strona i 200 w drugą stronę, no ogólnie jakieś 440 km trzeba zrobić, więc tak to wygląda. Dobra, jestem na Orłowcu. Teraz szybkie punkty. Mam nadzieję i kończymy to wszystko.
O, te 29 mu iść tak daleko. Może chcę stanął. To już mi gonia. Zaraz to poczynę. Nie, 40. A gdzie jest nam ta paczka? Zaraz zobaczymy. Jest. Już se skanuję. I możemy iść. Chyba będzie tam klatka. Zaraz zobaczymy. Kiedy to będzie? Co to kurde? Też zaczyna lecieć? Albo co? Ciszej. Że ktoś będzie. To nagrywam, to ludzie na mnie patrzą, na debila. Kurier! Proszę. Już? Dobra. Cztery płatne stopy dzielą mnie od 100% jakości, której nie miałem już od tygodnia. Albo nawet ponad. Mam nadzieję, że przerwia zło moja passa normalnie. Bym się cieszył jak małe dziecko, jak się uda. Ale zobaczymy. Idę teraz z pierwszym płatnym. Ja auta nie przestawiam, bo bez sensu objeżdżać to wszystko. Dużo by to objeżdżał niż idę z paczkami. Teraz nie wiem, jaki jest wysoki numer. Jaki to jest? 11. Teraz się okorzę. Czy to tu? Czy nie? Ja. Dobra, nie mam jak grać. Dobra, już teraz no, trzy stopy mnie dzielą od... Trzy stopy, czy płatne stopy od 100% jakości. Zobaczymy, co tu będzie. Nie kojarzę w ogóle tego, tej pani, czy ktoś odbierała paczki, czy nie, czy zamawiała, ale chyba nie. I ten numer był. 43, ale chyba tu. Ja nie jestem pewien. No ale rozmieszczenie tych numerów to jest jakoś porażka. Ale dobra. Kurde. Na samej górze. Byle to miał. Dobra, chwila prawdy. Chwila prawdy. Uważa. Ida. Zobaczymy. Na samej górze prawie. Zobaczymy, co z tego będzie. Czekamy. Kurier! Już? Dobra. Jest szansa. Dobra, jeszcze jedno, dwa punkty. Płatne i będzie stówka. Ten jeden jest na Ligonia, to niepewny, ale zobaczymy. Fajna pogoda, troszkę deszczu padło, takie kropi coś i w ogóle. No dobra, tak trochę skoką kurde po tym. Dzisiaj nie wiem jak trzymać tego telefonu, ani nic, kiedy sobie kupię tego GoPro. Nie wiem kiedy, póki co to mnie nie stać, ale jakbym miał, no to pewnie by dużo ułatwiło, by było dużo widać. Ewentualnie jak chcecie wspomóc ten kanał, na dole macie linka do zrzutki. Może się uda kiedyś kupić ta kamerka, zobaczymy. Ogólnie już chcę zakończyć dzisiejszy dzień. Zostały mi dwa stopy, w tym jeden płatny. Zobaczymy, co z tego będzie. Kurde, mam nadzieję, że babka przyjmie. Ona zawsze to w sumie zamawia, to z tej firmy klejnot coś tam. No pojada se tędy i zawsze odbiera. No ale nigdy nic nie wiadomo. Mam nadzieję, że odbierze, zawsze daje napiwek, cieszę się bardzo. Troszkę nie dosłyszy ta pani, więc trzeba kurde drić ryja kurde na klatce. Trzeba drić, bo zamiast to dziecko trzymać, ludzie dobrze powolutku jechały. I ten. I trzeba drzeć ryja, ale fajna kobitka kurde. Zawsze uśmiechnięto, to napiweczek zawsze do, choć nigdy nie chcę od niej brać, bo widzę, że jej się też nie przelewo. Ale zawsze wcisko, a jak nie to miał pie dalo zawsze i ten, no i tak to wygląda. Ja, kumper nie widzi. A, widział, dobra.
Kurier musi być przywitany. A, bardzo go lubię, koleś z impostu, kurde. Zawsze pogodomy, chwila jak jest czas. Nie ma z tym problemu, pośmiejemy się i w ogóle, więc... Niektórzy kurierzy są fajni, a niektórzy są jacy są, ale ogólnie większość ma takich, co idzie z nimi sobie pogadać, pośmiać się i w ogóle jak jest czas, no bo teraz w tym okresie to tak raczej średnio z tą godką, ale i tak czasami nawet inny znajdujemy czas na to. Dobra, chciałem wam podziękować za kolejny dzień, że jesteście ze mną, za to, że komentujecie te filmy, staram się odpisywać na nie, choć jak rano wstaję, to już mi się nie chce za bardzo. Ale fajnie, słoneczko blicuje. I zachęcam was jutro zaś do kolejnego odcinka. W piątek będzie jeszcze jeden... Kurde, co dzisiaj jest w ogóle? Środa? Czwartek? Środa chyba. I do kolejnego... Czwartek, piątek jeszcze będą dwa odcinki. W poniedziałek na pewno wskoczy, wtorek, który jest w sumie Wigilia. Więc nie wiem, jak z tym będzie. Czy ktoś to będzie w ogóle oglądał Wigilia. Raczej będziecie mieli swoje sprawy. I w ogóle, ale... Nie wiem, czy wyjademy w ogóle, bo jak będzie malutko roboty, no to nie. Ale jest jeszcze jasno, a ja kończę robota niemalże jest za 20, a w sumie w pół do czwartej. I czy tam 15:30, jak to woli. Zwał jak zwał. Dziękuję wam jeszcze raz. Zachęcam was do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Nawet tych łapek w dół, bo widzę, że ktoś tam pod każdym filmikiem jeden daje zawsze łapka w dół. Ale nic nie napisze w komentarzu. Ale łapa leci w dół, nie wiem co, mógłby napisać co mu się nie podoba, może szłoby to poprawić, albo może mu się nie podoba moja morda, nie dziwia się, czy cokolwiek. Dobra, nie truja wam, dziękuję wam jeszcze raz, widzimy się jutro.